dobre życie. Bardzo proszę pana prezydenta Pytelińskiego o przedstawienie. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. W tym nie najlepszej pogodzie. Zdradzimy taką tajemnicę, że nasza wiceprzewodnicząca obchodzi się urodziny, więc życzymy jej wszystkiego najlepszego. Dobrego życia. Witam państwa bardzo serdecznie i cieszę się, że mogę zaprezentować kolejny filar naszego programu, planu dla Koszalina. Bo codzienność to jest nasza praca, dom, rodzina, to są sprawy związane nierozerwalnie z miejscem, w którym żyjemy, z podwórkiem, najbliższym sklepem, drogą do pracy. I takie jest nasze codzienne życie. Każdy z nas ma swoje plany, każdy z nas ma swoje marzenia. Inaczej patrzymy na świat, każdy z nas ma odmienne poglądy, zainteresowania. I to jest naturalne, to jest ciekawe i to jest coś, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Jednak my wszyscy koszalinianie, jako młodzi seniorzy, wierzący, niewierzący, mieszkańcy centrum osiedla Przylesie czy Rokosowa, wszyscy chcemy mieć dobre, wygodne, spokojne, godne życie. Po wielu rozmowach z mieszkańcami Koszalina zastanawialiśmy się, jak zarządzać miastem tak, żeby w maksymalny sposób zrealizować to, co interesuje mieszkańców, to, co może poprawić jakość życia, co możemy zrobić, na jakie wydatki również możemy sobie pozwolić z budżetu miasta. Dobre życie, tak nazwaliśmy drugi filar naszego programu. W ramach tego filara utworzymy zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy w szpitalu przeciwdrukniczym. To jest wspólny projekt miasta, samorządu województwa i szpitala. My zrobiliśmy to, co było najważniejsze. Umożliwiliśmy początek inwestycji, czyli warunki do tego, aby ten projekt przygotować do realizacji, aby ten projekt mógł zostać przez wnioskodawcę złożony do marszałka. Czekamy w tej chwili na rozstrzygnięcie, ale ten zakład jest niezwykle potrzebny. Nie tylko mieszkańcom Koszalina, ale też mieszkańcom regionu, bo kolejka w szpitalu przeciwdrukniczym jest bardzo duża. To dodatkowe kilkadziesiąt miejsc dla tych, których stan zdrowia nie pozwala na to, aby mogli mieszkać samodzielnie, aby mogli mieszkać pod opieką rodziny. Tu potrzebna jest już interwencja służby zdrowia. To bezpłatne, to refundacja, częściowa refundacja leków dla seniorów podopiecznych pomocy społecznej naszego koszalińskiego MOPS-u. To dietetyk w każdej szkole i to program, który realizuje Barbara Grygorcewicz od lat. Zdrowo jesz, lepiej żyjesz. I te efekty powoli są widoczne, ale chcemy ten program rozbudować tak, aby ta pomoc była świadczona na co dzień, w każdej szkole, tam gdzie są problemy, tam gdzie jest śmieciowe jedzenie, a chcemy zachęcać młodych mieszkańców do tego, aby odżywiali się w prawidłowy sposób. Chcemy wprowadzić bon rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych. To grupa ludzi, która cierpi szczególnie, bo to jest być albo nie być, to jest sprawność na co dzień, wręcz utrata tej sprawności. Bez rehabilitacji nie ma postępu, bez rehabilitacji nie ma włączenia tych ludzi do normalnego, codziennego życia. Oczywiście spotykamy się na festiwalu Integracja Ty i Ja i pokazujemy tych, którym naprawdę się udało i tych, którzy robią rzeczy niesamowite, ale chcielibyśmy, żeby tych ludzi było więcej, chcielibyśmy, aby osoby niepełnosprawne, dzieci niepełnosprawne już na tym etapie były poddane dodatkowej rehabilitacji i możliwości włączenia się w aktywne życie miasta. To wreszcie bezpłatne przejazdy autobusami MZK. Program pilotażowy, który został uruchomiony 3 września, to program, który służy zbieraniu doświadczeń, ocenianiu oferty, która i odbioru tej oferty przez mieszkańców Koszalina. Program, który będzie trwał rok, ale który zamierzamy, można powiedzieć, zamierzamy już obserwując pierwsze tego efekty, zamierzamy przedłużyć i rozszerzyć ten program na pozostałe grupy związane z koszalińską oświatą i koszalińską edukacją. Tu czekają nas oczywiście rozmowy, bo trzeba pamiętać, że miasto Koszalin zabezpiecza potrzeby dla powiatu koszalińskiego, jeśli chodzi o edukację ponadpodstawową. I tutaj myślę, że będziemy rozmawiać z okolicznymi naszymi burmistrzami, wójtami i dojdziemy do porozumienia, w jaki sposób współfinansować to zadanie. Będziemy oczywiście rozwijać transport niskoemisyjny. W tej chwili uzgadniamy już, można powiedzieć, ostatnie szczegóły, jeśli chodzi o zakup autobusów hybrydowych dla miasta Koszalina, dla koszalińskiego MZK. To
Ostatnia umowa, która była podpisana, to wprawdzie Euro 6, ale jeszcze silniki spalinowe. Następna to już będą hybrydy, to już będą autobusy, które na tych najbardziej zatłoczonych odcinkach będą używały energii elektrycznej, nie będą zwiększać się ewentualnego zanieczyszczenia środowiska. To kolejne ścieżki rowerowe, to ponad 10 km ścieżek rowerowych, na które mamy finansowanie, na które złożyliśmy odpowiednie fiszki projektowe do Regionalnego Programu Operacyjnego, ale też będziemy budować dodatkowe ścieżki tam, gdzie będzie to możliwe i tam, gdzie będą one tworzyć sieć w ramach normalnych naszych inwestycji, normalnych naszych remontów. I wreszcie jesteśmy na terenie jednego z najpiękniejszych ogrodów na Pomorzu, bo nie wszyscy wiedzą, ale tu są takie drzewa, które na Pomorzu nigdzie indziej nie występują. To mówią dendrolodzy, którzy przyjeżdżają do Koszalina i są niezwykle zaskoczeni tym, że taki park jest w Koszalinie, ale nie mówimy ostatniego słowa, to niedawno na Radzie Miejskiej przyjęliśmy uchwałę w sprawie parku na Rokosowie. Przed nami dyskusja z mieszkańcami i myślę również kolejna uchwała, jeśli chodzi o osiedla Unii Europejskiej. Przed nami park dendrologiczny po sąsiedzku, niedaleko nas, który też trzeba zagospodarować. Dużą część zrobiliśmy, bo przebiega tamtędy szlak pieszo-rowerowy. To będzie też oświetlenie, ale to będą ławki, ale chodzi tutaj też o uporządkowanie zieleni i przybliżenie tego parku mieszkańcom. Oczywiście suma pieniędzy w budżecie jest zawsze zamknięta, więc biorąc pod uwagę nasz pierwszy program, pierwszy filar programu, o którym mówiliśmy, czyli konsultacje obywatelskie całego budżetu, będziemy wspólnie z mieszkańcami decydować, co jest najważniejsze, jaka jest kolejność i jaki jest zakres tych zadań. Jestem przekonany, że w ten sposób możemy znacznie jeszcze poprawić jakość życia mieszkańców w Koszalinie, mimo że wedle ostatnich rankingów Uniwersytetu Warszawskiego i Wspólnoty jesteśmy na 16 miejscu w Polsce wśród miast na prawach powiatu. To bardzo wysokie miejsce. Jesteśmy przed Katowicami, jesteśmy przed Szczecinem, ale nie mówimy ostatniego słowa. Chcemy, aby dalej ta jakość życia codziennego, naszego życia w Koszalinie dalej rosła. Zróbmy to razem. Są pytania? Panie Prezydencie, mówi Pan o bonie rehabilitacyjnym, na jakich zasadach, jaka kwota takiego konkretnie? Będziemy to oczywiście dopracowywać w najbliższej kadencji. Ja nie mówię, że mamy pełną teczkę uchwał, która później, tak jak w ostatniej kampanii mówiono o pełnej teczce ustaw. Akurat te, o których mówiono, niestety się nie pojawiły, pojawiły się inne. Natomiast będziemy oczywiście przeznaczać te pieniądze dla niepełnosprawnych, którzy są już objęci opieką Koszalina, bo przypomnę, poprzez budżet Koszalina przepływają pieniądze na koszalińskie WTZ-y, na Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, inne stowarzyszenia, które wspieramy, a tutaj chcemy dodatkową kwotą pieniędzy wesprzeć możliwość rehabilitacji, codziennej rehabilitacji naszych niepełnosprawnych, ale dzieci, nieletnich, więc tam, gdzie ta rehabilitacja jest najbardziej potrzebna, bo jeśli przegapimy ten moment, kiedy każde dziecko się rozwija, a z drugiej strony nie będzie poddane rehabilitacji, czy też walidacji, jak niektórzy specjaliści mówią, to jednak przegapimy ten najważniejszy moment i później, mimo że ta rehabilitacja dla dorosłych jest, że są prowadzone różnego rodzaju działania, to jednak jest za późno, bo ten moment jesteśmy przegapiony w najważniejszym momencie. No niestety, on wymaga później znacznie więcej pracy od tej osoby i od jego opiekunów niż rozpoczęcie wcześniejszej rehabilitacji i później już tylko kontynuowanie. Kolejne pytania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.